Cześć, z tej strony Szymon. Zapraszam was na kolejny odcinek z gry Cities Skylines. Nie wiem czemu, ale jestem tak pozytywnie nastawiony do tego odcinka. Mam taką ochotę grać, że ło! Także będzie odcinek, czuję, bardzo fajny. Okej, kurde, mamy tutaj, jak widać, jeszcze powiadomienie, że było tsunami. Już nie ma, ale jeszcze mamy powiadomienie. W tym odcinku zrobimy sobie tramwaje, ponieważ mam bardzo fajne mody na polskie tramwaje Konstal 105NA. Więc kurde, te tramwaje muszą być. Nawet jak nie będą pasować, muszą być tramwaje. Dlatego puścimy te tramwaje może tak jak w odcinku poprzednim, ten trolejbus. Czyli tak, pojedziemy sobie nim tędy, tu będzie pętla. Pojedziemy sobie nim tu. Tutaj sobie może... Aha, tu jest to rondo. To nie, to sobie tutaj skręcimy. Tu sobie pojedziemy na wprost. Tu może jakoś tak do tego. Tutaj i będzie pętla tu i może nawet tam gdzieś dalej, bo chciałbym też miasto w tym miejscu rozbudowywać. Także no super, dobra. Także bez zbędnego przedłużania od razu lecimy z budową. Mam taką ochotę na granie w tą grę, że o, naprawdę super. Musiałem coś załatwić na dworze i to chyba przez to, że musiałem gdzieś wyjść w końcu na dwór, to dodało mi takiej energii na nagrywanie, bo odcinka miało dzisiaj nie być, bo mi się nie chciało, ale przez to, że byłem na dworze, to mi się zachciało i super, naprawdę. Dobra, także teraz tutaj te tory sobie damy. One są tutaj trochę słabo, że i ta droga i ta tak samo wyglądają. Nie? To takie trochę dziwne. No ale cóż. Dobra, to jest droga dwupasmowa, jednokierunkowa, a ja bym chciał drogę taką. O, dobra. I pojedziemy sobie tutaj przez te domki. Tutaj pod autostradą. Tutaj. Teraz musimy sobie wejść w tą zakładkę i na tramwaje. Bo tutaj pojedziemy sobie tak. Po prostu tą linią tramwajową. I tu jeszcze, o. Dobra. I teraz musimy zrobić znów tory tramwajowe. W tym miejscu, tutaj pod mostem. Znaczy pod autostradą. Nie ma mostu, tylko tutaj jest tunel. I tą pętlę, tą linię sobie zakończymy może na tym rondzie póki co. No bo tam dalej jeszcze nic nie ma, ale mam nadzieję, że w tym odcinku jeszcze uda mnie się zbudować coś tutaj w tym miejscu. To są tory tramwajowe. Dobra, i mamy pierwszą pętlę. Jeszcze musi być druga w tym miejscu. Także wykonamy sobie ją. To sobie trochę przedłużę. Tak gdzieś do tej linii pomocniczej. I lecimy sobie teraz z pętlą. Ja zawsze ją robię tak, że sobie robię coś takiego. Zobaczcie. Kawałek na wprost, teraz tutaj na 130, na 130. Teraz robimy coś takiego, takiego i takiego. I to oczywiście musi być jednokierunkowe. O, i mamy ładną, malutką pętlę tramwajową. Te tory tam gdzieś dalej? Chyba raczej nie, więc tutaj sobie już to możemy zmienić na taką zwykłą drogę. Patrzcie to. Ta droga ma drzewka i na środku jest ziemia, a na miniaturce pisze, że... Znaczy, pisze. Jest pokazane, że mamy trawę między tymi... między ulicami, a nie taką ziemię, no, także... Coś nie pykło, no, ale trudno. Dobrze. Teraz musimy jeszcze gdzieś wykonać coś takiego jak zajezdnię tramwajową. I wydaje mi się, że może być w tym miejscu. No, będzie pasowało idealnie. Chyba aż tak nie będzie hałasować. Dobra. Ale jestem, kurde, podjarany tymi tramwajami nowymi. Będziecie mieli do nich link w opisie, więc zapraszam. Dobrze. Więc tu będzie przystanek. No tam akurat nie będzie chyba nikt z niego korzystać, ale niech będzie. Kolejny będzie tutaj na tym takim zakręcie. Później może tutaj na środku. No tak, na pewno. Tu będzie przystanek, później będzie tutaj przystanek na tym rondzie. Mam nadzieję, że
rondo nie będzie blokowane, także może tutaj damy go trochę dalej, gdzieś tutaj. Mhm. Teraz może być, przypuśćmy, w tym miejscu i w tym miejscu, tak trochę blisko, ale czemu, niech będzie. I tutaj na, przed rondem w tym miejscu i wracamy sobie tą linią, może damy teraz w tym miejscu na przykład. Tutaj na przykład może być tu. 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 I zakończymy sobie linię. Okej. Jeszcze musimy wejść tutaj i w tramwaje. Czy ja mogę sobie coś wybrać? Mogę sobie wybrać. Mamy, proszę bardzo. Jest. Tutaj są chyba dwuczłonowe tramwaje. Zobaczmy. Ale jestem ciekawy, jak to wygląda. Uwaga. Stop. Dam to z pierwszej osoby. Uwaga. Proszę bardzo. Patrzcie to. Jak to wygląda fajnie. Ale jakie detale. No, patrzcie. WPK Katowice. Wejście, wyjście, wejście, wyjście. Koła nawet są takie zrobione, no jak na taką grę, która jest o budowaniu miast, a nie o tramwajach. No mega model, naprawdę. Ten pantograf. Ten opuszczony, ten podniesiony. Tutaj ten wyświetlacz elektryczny, Gliwice Zajezdnia, numer 1. Tak samo tutaj, no to jest obłęd, no kurwa. No mega. A jak wygląda tutaj połączenie tych tramwaji? No jest połączenie, no mega to wygląda, kurde. To ma pojemność, łopanie. To się nazywa pojemność tramwaju, a nie 90, jak oryginalny, no kurde. Czerwony kolor. U mnie w miejscowości, mieszkam w Częstochowie, również jeżdżą tramwaje biało-czerwone. No kurde, ale jestem... Super to wygląda. Wielkie graty dla twórcy tego moda. Twórcą tego moda jest Pewex. Link do Steama z tymi tramwajami będzie w opisie pod filmem. Także naprawdę polecam pobrać sobie te tramwaje, bo są naprawdę mega. Dobrze, tu sobie jeszcze wyłączymy tylko światełeczka, bo po co to, na co to. Tam również i to chyba tyle. Albo i nie, bo tutaj jeszcze będę, no to dokładnie. Dobra. O kurde. Where? Gdzie? Nie, ja nie chcę tsunami. Nie chcę tsunami. Sobie muszę te katastrofy wziąć, kurde, jednak, bo... i tutaj troszkę jednak zmniejszyć tą moc na taką minimalną może, żeby tam jakaś katastrofa była raz na rok, a nie kurde co chwilę, co odcinek. Bez przesady. W tym odcinku ma być tylko pozytywna energia, a nie jakieś katastrofy. Dobra, mamy tutaj teraz wodę pod zajezdnią tramwajową. Elegancko. Piękne konstale sobie wyjechały. No kurde, ale jestem z nich naprawdę... jestem nimi podjarany. Podjarany jestem nimi mega, bo to wygląda... super, dobra. Mamy polskie autobusy, tam jakieś Mercedesy, Many to są chyba. No, Man, który właśnie wygląda. Halo. Który wygląda w ten sposób. I mamy teraz jeszcze tramwaje. No kurde, to jest obłęd. To jest piękne. Ciekawe, ile będzie osób. No, sporo, patrzcie, tutaj nawet sporo. Tutaj też. No, jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało z czasem, gdy sobie to miasto jeszcze bardziej rozbudujemy. I właśnie tym się teraz zajmę. Damy sobie tutaj taką drogę. Oj, przepraszam. Lekki kaszelek. I damy sobie tutaj drogę. Tu będzie taki jakiś tam jeden z wjazdów tutaj w te rejony. O, teraz wygląda ładniej. Nie wiem czemu, ale bo tak. Tu możemy dać taką drogę, tu możemy dać, przypuśćmy, tak oraz tak. Tu jest oczywiście krzywo, no bo jak żeby inaczej. Damy sobie to może z tej drogi, o, coś takiego. O, dobra.
Dobrze, i jeszcze może jakiś wjazd damy sobie w tym miejscu. Pięknie. Dobrze, tutaj będą również te budynki europejskie. European Suburbia, europejskie przedmieścia. Tutaj będą. Pięknie, o, elegancko. Powiększona dzielnica i teraz możemy tutaj po prostu wyznaczyć strefy mieszkalno-handlowe. Tu będą mieszkalne. I w sumie to chyba... A tu będą handlowe. Tutaj, o. Bo ten handel też mamy tam jakieś zapotrzebowanie. Kurde, ile ja nagrywam? Oczywiście nie wiem, ile nagrywam. Przypuśćmy, że nagrywam minut 10. Także jeszcze 20 minut. Dobrze. Także dalej tutaj zabieramy się za rozbudowę miasta. Żeby miał tymi tramwajami kto jeździć. Kurde, normalnie mam tramwaje konstale w swoim mieście. To jest piękne. Bardzo dziękuję twórcy moda, że stworzył takie tramwaje, bo można się naprawdę poczuć jak w Polsce, no. Super. Dobrze, tutaj jeszcze mogą być troszeczkę tych domków, czemu nie? Bardzo to zaczyna ładnie wyglądać. Tutaj będę jeszcze musiał sobie trochę kasy pozbierać, bo mam teraz mało. Żeby to troszkę rozbudować bardziej, bo na razie to jest taka bida. Troszkę, no ale bida z nędzą. No ale niech będzie, no może coś tam się później ładniej zrobi. Jeszcze myślę, że w odcinku kolejnym, następnym, gdzie co to ma być? Co to ma być? Gdzie to tsunami jest? To chyba jeszcze jest to stare i się im nagle przypomniało, tak? No, bo tutaj nic nie widzę. Na szczęście. Dobra, kurde, niech tak nie straszą. Chyba, że to przez to, kurde, może to usunę. Te kanały. Teraz trochę wody wyleci z nich, no ale... trudno się mówi. Może w końcu nie będzie wyło, że jest tsunami. Kurde. No zobaczymy teraz. Dobrze. Nie ma wody na pustyni. Więc musimy się tym zająć tutaj. Budując rury po prostu. Blablabla. Myk. Myk. I może damy to w ten sposób, taką jedną rurą. I tu jeszcze może być tak, w razie czego. Widzę, że mamy jakieś tam lekkie zatwardzenie. Znaczy zatwardzenie. Czy my też rury nie wyrabiają, ale mamy zatkane rury. Znaczy mało. No mało po prostu jest wody, no. Kurde, trzeba to też ogarnąć. Więc tym się również możemy zająć. Na przykład budując kolejną stację wodociągową. Tylko nie wiem gdzie. Może tutaj koło tej pierwszej. No, czemu nie? Tutaj sobie zbudujemy. Póki mi nie stać oczywiście. I odpływ. Odpływ to możemy załatwić to tym budynkiem z moda, na którego mnie nie stać. Ups, ale stać mnie na to. To ma ile? To nawet więcej ma. Dobre. Ile to kosztuje? A może to ma mniej? Tak samo. Tak? Tak samo, okej. Dobra, i to ma 500, utrzymanie to ma 600. Także dam sobie to, bo jednak kosztuje więcej, ale później się to za to mniej płaci. Dobrze. I teraz, czy mamy poprawioną sytuację ze ściekami? Nie, ponieważ wziąłem ten budynek jest do wody, a nie do ścieków. Fajnie. To może go nie będę burzyć, tylko go po prostu wyłączę. No, jak już zbudowany, to niech będzie tam na czarną godzinę. Dobrze. No, troszkę się ogarnęło, jeżeli chodzi o
brak ludzi do pracy, brak rąk do pracy. Jak tam tramwaje? No, 23 osoby, ktoś tam tymi tramwajami sobie kursuje, więc ja się z tego powodu cieszę. Ups! No, tego to się nie spodziewałem, że będzie aż taka fala tsunami. No tutaj akurat tym się chyba raczej nic nie stanie, ale jak widać kanał sobie daje radę. Sobie tu woda do niego elegancko wpływa. Także kanał spisał się. Tylko powinien być w tym miejscu, żeby budynku tego nie zalać. No ale coś tam zawsze do tego kanału wpłynęło. No, no, no. No tam trochę podlało tutaj ten przemysł rolniczy, teraz będzie wszystko lepiej rosło. Same plusy, same plusy. Dobrze, więc teraz możemy sobie dać tutaj jeszcze tych parę dróg. Tutaj bym dał to w ten sposób. Nie wiem czemu, ale tak fajnie wygląda. No, spoczko. I tutaj możemy troszkę porobić tych jeszcze sklepów. Może tak, takie o. A czemu nie, czemu nie? Tylko musimy tutaj dać strefę powiększyć, żeby się zbudowały te samowystarczalne, bo one są bardzo fajne. Zaraz dostanę regularnego szału, jeżeli jeszcze raz dostanę powiadomienie, że jest tsunami. No dobra. Niech se będzie, już jakoś tak muszą mówić, że co chwilę jakieś... Aż mi się linia zepsuła, halo! Zepsuło mi linię! Tu idzie tramwaj, kurde. Bidden bean. W ogóle ile tutaj tych tramwajów wyjechało na tą linię, bo to ciekawy jestem. 11, to może tak 10, ja nie lubię jakieś tak nierówno. Tu w ogóle wszystkie są tramwaje w jednym miejscu, halo, co to ma być? Aha, bo pewnie wszystkie tramwaje do zajezdni musiały wjechać i teraz się dopiero znowu porozjeżdżały, no bardzo dobrze. Dobra. Także tego. Teraz może zajmijmy się tutaj tą strefą. Szkoły podstawowe są masakra, średnie mniejsza masakra, uniwerek totalna masakra. 5000? Ou. Dobra. Na uniwerek mnie niestety nie stać, jak na większość rzeczy w tej grze. Także będziemy musieli sobie zainwestować w te szkoły podstawowe, bo tu jest też totalny dramat. I zbudujemy sobie ją tutaj w tej nowo wybudowanej dzielnicy. Tutaj. Oj, sobie teraz grę za bardzo ściszyłem. Już myślałem, że znowu jakieś powiadomienie, kurde, że tsunami, ale chyba nie. Miałem akurat wyłączony dźwięk. Na szczęście. Dobrze, widzę, że znowu chcą tych pracowników bardzo. Naprawdę, widzę, że moje miasto im się bardzo podoba. No w sumie się nie dziwię, jeżeli zobaczyli, że po moim mieście jeżdżą tramwaje Konstal, to jest naprawdę... Wtedy to już to totalnie się ludziom spodobało. Jak to tutaj wygląda z tym długością? Nie. Będę musiał usunąć i zrobić to nie to, tylko to. Pa! A tutaj wygląda z... O, dobrze, jest płasko, elegancko. Mi się nawet zrymowało. Płasko, elegancko. Także możemy tutaj jeszcze zrobić coś takiego i tutaj bym sobie pociągnął te tramwaje. Jak już mam, to czemu by z nich nie skorzystać? Dobrze, tu sobie damy taką podstawową siatkę, takie prostokąty i kwadraty, trójkąty i kwadraty. Dawid podsiadło. I tutaj możemy to dać może dotąd i tu będzie taka pętla, taka sama jak tam robiłem niżej. Także damy sobie tak. Tak, 130, 130, 2T, raz 2 i zmieniamy sobie to na drogę jednokierunkową, to znaczy na tory jednokierunkowe. Dobrze, i tak samo zamieniamy tą ładną trawę niestety na tory, no ale trudno się mówi, muszą być konstale.
chyba mogę usunąć. Nie mogę, bo nie będzie prądu, dobra. Także to się tym zaraz zajmę. Ale mogę dać coś takiego i przedłużyć sobie linię. Czyli tak, tu będą dwa przystanki i kolejny będzie, myślę, że tutaj też takie dwa, już końcowe, prawda. Dobra, no, także fajnie. Fajnie. To rondo tutaj do sobie możemy znów zamienić na takie, jak było. Czyli takie, albo takie z trawką. O, dobrze. Wow. Mamy tutaj sygnalizację, to sobie musimy wyłączyć, bo na rondzie to nie byłoby fajne. Dobra. No, linia przedłużona. Tutaj jeszcze widzę, że mamy jakieś problemy ze zmarłymi, więc tym się również możemy zająć. Budując krematorium, na przykład w tym miejscu. Dobrze. No, prądu nie ma, oczywiście to wiadomo, że coś musiałem popsuć, no bo jakżeby inaczej. Ale damy sobie coś takiego i powinno być spoko na jakiś czas. Miałem się zająć tą strefą. I chyba się jeszcze tym zajmę. To bym sobie zobaczył, kurde, ile nagrywam. Zobaczymy sobie, ile już nagrywam. Kurde, nie wiem. 18 minut? Wow, ludzie, to już mamy jeszcze nagrywania. Serio, tyle? Jeszcze raz sobie muszę zobaczyć. No naprawdę. Kurde, to chłopie. Chłopie, to dawaj, nagrywamy. A dźwięk się w ogóle nie nagrywa? Nagrywa się, uff. Dobra. Także to coś z tą... Kurde, ja bym to jakoś tak przedłużył, może jakoś tak? Ale wtedy co z tym? To by się łączyło z tym tutaj, z tym skrzyżowaniem? Bez sensu. Totalny bezsens. Nie, tu już bym sobie to tak zakończył. I tutaj sobie damy po prostu takie zwykłe drogi już. Czyli tutaj drogę jakoś tak na przykład. I tak, taki tam jakiś łącznik. Tu możemy dać tak. I tak. I tutaj dałbym to jeszcze tymi drogami jednokierunkowymi jednak. Niech będzie. I dopiero tutaj możemy to jakoś tak zakończyć, budując tutaj stąd takie jakieś, o, taką jakąś odnogę. I tutaj taką odnogę. To się tam kiedyś, powiedzmy, miało łączyć tutaj, ale się niestety nie połączyło, chyba żeby to tak połączyć. Kurde, dawaj, remont. Bo to nawet fajnie by wyglądało, powiem wam. Dlatego remont. I tak, to gdzieś, kurde, nie wiem, dotąd? Chyba tak. Nie, znaczy tak, ale to musimy trochę przedłużyć. Dotąd? No dobra. To teraz dotąd. To teraz dotąd. Aha, no tutaj to trochę wyjdzie krzywo jednak. Aha, bo tu chyba jest... tu chyba jest nierówno. Tak. Tak, tutaj jest troszeczkę nierówno, ale to nic. Przeżyjemy to. O, no i teraz, kurde, chyba lepiej, nie? Tylko, że miały być drzewka piękne. No. Jakby zrobić to jednak, żeby było równo. Czyli to nie w tym miejscu, tylko w tym miejscu. Wtedy można byłoby to zrobić równo i byłoby pięknie wtedy. No. Ja lubię jakieś równo. No. Dokładnie, o to chodziło. Dobrze, więc to sobie możemy tak przedłużyć, przypuśćmy, tylko bez tych linii. Chyba, żeby tak to połączyć? Nie. Bez sensu. To tak i to, o kurde. I tak, ile można robić skrzyżowań obok siebie, nie?
No i coś takiego. Kurde, elegancko. I tutaj co? Tutaj też te European Suburbia. Myślę, że czemu nie? Miasto europejskie, tramwaje europejskie. Znaczy tak, no, no. Także kurde. Sobie to przedłużymy, tą tutaj dzielnicę Park Brynów. I lecimy, kurde, z tym, z tą budową, tylko może tak trochę rozsądniej. I tutaj to tak, tak, tak. Tak. Tak, tak. I tak. I niech się budują, ponieważ jest zapotrzebowanie bardzo. Mamy wodę wszędzie, pięknie, ślicznie. Taki jeszcze łącznik, nie wiem po co, ale w razie czego. Dobrze, tutaj będę się jeszcze musiał zająć poza odcinkiem tą strefą, czyli tutaj jakieś tam dać drzewka. W sumie to tyle. Mamy tutaj tą szkołę średnią, tu jest szkoła podstawowa. Jak to wygląda tak? Jak to wygląda z klinikami? Opieka zdrowotna. No, tak bym powiedział marnie. Powiedziałbym marnie. Nie wiem, czy wam pokazywałem, czy wam mówiłem. Ale pali się. Pali się, kurde, nie. Ja nie lubię, kurde, ja tak nie lubię. Oni tak płonią, bo takie czarne wszędzie. Tutaj zbudowałem ten zakład opieki nad seniorami. To w okolicy wydłuża po prostu życie seniorom, tak to działa. I mógłbym gdzieś postawić to. To z kolei powoduje, że rodzi się więcej dzieci w tej okolicy. I to można byłoby zbudować, przypuśćmy, w tym miejscu. Bo dosyć spory obszar domów to będzie miało w zasięgu, także fajnie. Okej, tutaj muszę pamiętać, żeby tutaj za bardzo nie budować tak przy tej autostradzie tutaj, bo tu będzie ten zjazd, który nie wiem, jak on w ogóle wyjdzie. Ja pierdykam, trochę się cykam, bo tutaj będzie ta autostrada w tym miejscu. Chyba go poza odcinkiem zrobię jednak, bo to będzie masę roboty dla mnie. To będzie bardzo dużo roboty, żeby tutaj była prosty kawałek autostrady, tu żeby to później jakoś wymodelować. Pewnie będę musiał burzyć jakieś budynki, że... No, także to będzie masę roboty, więc to będzie poza odcinkiem taki taki remont. Później wam tylko pokażę efekt końcowy już. Dobra. Także tutaj damy sobie takie jeszcze ścieżki, żeby był, prawda, łatwy dostęp ludzi, żeby sobie mogli ludzie tutaj łatwo przejść. Na drugą stronę damy tutaj przejście dla pieszych. Ło, coś tutaj się skaszaniło. O, tutaj trochę lepiej. Dobra, niech będzie w tym miejscu. Trochę dalej, ale niech będzie. Dobrze, jak tam czas nagrywania? 25 minut, dobrze, dobrze. Nie, a halo. Nie, prawda, bym wyłączył OBS-a. Ja pierniczy. Byłoby po nagraniu. Kurde, dobrze, że zauważyłem. Sklepy, chcą teraz sklepy. Sklepy mogą być tutaj w tym miejscu na przykład. No, fajne mi sklepy, tak, tak. Sklepy mogą być w tym miejscu. Tutaj jeszcze bym taką może drogę jakąś tutaj wykonał. O, coś takiego, bo tak jakoś pusto było. I tu mogą być te sklepy. Taki cały ten zrobić z tymi intimisimi sklepami. Czy może nie? Może cały. Albo nie. Remont. Remont po raz kolejny. Nie, halt, stój. Rico, od czego mamy, kurde, sklepy? Co tu jest? Mamy IKEA. I tu będzie IKEA. Czy ona jest podpięta jako, że to jest sklep? Chyba tak. Także w tym miejscu będzie IKEA. Bo jeszcze chyba IKEA nie mam. Mam tylko Tesco. Tutaj. Więc tam będzie IKEA i może jakiś, kurde, Lidl na przykład tu jeszcze walnąć. Tu będzie budowlany, a tu będzie taki spożywczy właśnie na przykład. O. Pokażcie to. No. No, właśnie dostałem
ogłoszenie, że jest nowa wersja beta tego ETS-a, wersja 1.37 bodajże tam była. Będę musiał to zobaczyć, jeżeli w ogóle mi pójdzie, bo coś mam, jakieś problemy z ETS-em, nie chce mi po prostu pójść. Było wszystko dobrze, nagle coś się zdupiło. I to na tym komputerze, na nowym, na starym, nie wiem dlaczego. Dobrze. Także tutaj będą taka IKEA. Możemy dookoła niej zrobić jeszcze parkingi. Czemu nie? O, tutaj się ładnie zmieszczą. Tak samo, pięknie. Tak samo tutaj, a tutaj między sklepem a parkingami damy sobie nie asfalt, nie beton, tylko na przykład, tak, palmy na pewno. Tylko drzewka jakieś. O, proszę bardzo. Ekologia pełną gębą. O. To nic, że tutaj połowa placu jest zabetonowana przez sklepy, ale ekologia pełną gębą. O. Patrzcie, jak ładny. No kurde. Także to powinno... To ma ile? 100 pracowników, a to ma 70. Tylko znowu, kurde, poziom trzeci. Ja to będę musiał zmienić sobie. Także wchodzimy sobie w ustawienia i pokażę wam, jak coś takiego się zmienia. Wpisujemy sobie, przypuśćmy, tutaj IKEA, IKEA, mamy IKEA. I tutaj sobie zmieniamy. Poziom obecnie jest na trzeci, dam sobie na drugi, ponieważ to wtedy ma zbyt duże wymagania. Komercyjny, wysoka gęstość, komercyjny, wysoki, zapisujemy. I mamy tutaj jeszcze Lidla, także to robimy tak samo. Lidl, mamy Lidla, tak samo poziom drugi, zapisujemy. No i obecnie jest to nadal poziom trzeci, dopiero gdy wejdziemy jeszcze raz do gry, to dopiero wtedy to się wszystko jakby od nowa zrestartuje. No, także mamy taki fajny kącik, bardzo fajny, serio, podoba mi się. Dobrze, więc to byłoby na tyle w tym odcinku na pewno, ile można oglądać mnie. Także, no, trzymajcie się do kolejnego odcinka. Po prawej stronie macie oczywiście najnowszy film lub poprzedni, a po lewej stronie dopasowany do widza, do ciebie właśnie, oraz na dole, na środku, subskrypcja. Ja się z wami żegnam, trzymajcie się do kolejnego odcinka, na razie, cześć.